Minął kolejny intensywny czas w mojej nowej roli, więc pora na relacje dla Was. Zaczniemy od interpelacji. Po mojej ostatniej interpelacji w sprawie wycinki na ślęży i na Raduni, zaczęliście do mnie pisać, że nie jest to problem jednostkowy, ale w Waszych regionach także trwają wycinki. Najbardziej zabolała mnie sprawa lasu turczyńskiego w okolicy Białegostoku, gdzie kuria zamierza wyciąć cały las pod cmentarz. Nie wiem, co zmarłym mają przeszkadzać drzewa. Przecież dobrze wiemy, że stare cmentarze nie istniałyby bez drzew, dlatego w tej sprawie też poszła interpelacja. I ogólnie, jeżeli w Waszym regionie trwa wycinka, widzicie, że tych drzew ubywa, szczególnie starych drzew, to piszcie do mnie. Dobrze wiecie, że dla mnie to jest bardzo ważne. Drzewa, szczególnie stare, mogą uratować nasz świat, więc będziemy o nie walczyć. O każde drzewo będziemy walczyć. Następna interpelacja, jaką napisałam, to zadałam pytanie ministrowi MON-u, dlaczego, jaki jest cel obecności naszych żołnierzy w Iraku? Tutaj są pytania. Wbrew temu, co niektórzy mi zarzucają, że te pytania są bezzasadne, uważam, że cele misji kilkanaście lat temu, a cele obecne są zupełnie inne i ja nie rozumiem, co nasi żołnierze tam teraz robią, tak? Nie wiem, chowają się przed nalotami. Jakie są tam ich zadania, jakie są obowiązki? Chciałabym się tego dowiedzieć. Kolejną sprawą, którą ma posłanka, każda posłanka i każdy poseł, jest interwencja poselska. W przeciwieństwie do interpelacji, którą zadaje się ministrom konkretnym, interwencja poselska jest takim narzędziem doraźnym, nie jesteśmy rozliczani w ogóle z tego, ale jest to bardzo fajny instrument, w którym możemy zadać pytanie władzy samorządowej, nawet małym gminom, powiatom, można pytać o wszystko. Interpelacje są w takim specjalnym systemie internetowym, trzeba się tam zalogować, a interwencje są bardziej analogowe, bo wysyłamy je normalnie pocztą, ewentualnie mailem, ale to różnie może być z odpowiedzią. Zadałam na razie takie dwie interwencje, nadałam bieg dwóm interwencjom. Jedna sprawa to jest sprawa hodowli 30 tysięcy świń w środku wsi, gdzie w ogóle bardzo się pogorszył komfort życia mieszkańcom. Nie wiadomo, dlaczego ta hodowla tam powstała, bo na początku było odmowy, a potem jakimś dziwnym trafem nagle ona się tam pojawiła. Więc zamierzam w tej sprawie, tą sprawę monitorować. A druga sprawa to jest pozwolenie na terenie parku krajobrazowego na takie postawienie dużego domu. Podobna historia. Nie było długo zgody, nagle dom się pojawia. Chodzi o tereny Kazimierza Dolnego, więc dom, który się tam pojawił, zabrał mieszkańcom w ogóle cały widok na Wisłę, co też jakby pogarsza komfort. Znowu do Was prośba, jeżeli macie takie interwencje, coś się źle dzieje, u Was powiecie, w gminie chcielibyście, żeby się tym zająć, albo żeby się chociaż dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, no to też do mnie piszcie, ja chętnie takie interwencje poselskie będę pisać. Myślę, że jest to w ogóle istota działalności mojej. Co dalej? Dalej już przechodzimy bardziej do budynku sejmowego. Powoli coraz częściej wdzieram się na mównicę sejmową. Miałam okazję zadać pytanie o używanie tłumików podczas polowań, które ma wejść teraz do tej myśl nowej ustawy o ASF-ie. Nawet myśliwi, moi drodzy, sprzeciwiają się temu, żeby polować na dziki z tłumikami, więc poruszyłam tę kwestię. Kolejne pytania, które zadałam, to zadałam, skoro jest tak dobrze, to dlaczego musimy wydawać 2 miliardy złotych na telewizję propagandową rządową pisowską oraz zapytałam o drożyznę i rosnącą inflację przy debacie budżetowej. Dlaczego mówię, że wdzieram się na mównicę? No, tak jak już Wam wspominałam, nie jest to takie proste dostać się do głosu. Otóż trzeba najpierw stanąć w kolejce. Tutaj nas jeden z posłów uwiecznił, jak stoimy w tej kolejce. Kolejka się ustawia tak już na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ale zapisy już do głosu, dopiero jak pani marszałek przyjdzie i poruszy laską marszałkowską, to dopiero wtedy można się zapisać do głosu. Jest tam sekretarz, zapisuje na różne debaty i wszyscy grzecznie stoją, jak w szkole, i czekają, żeby zostać zapisany. Oczywiście to wcale nie znaczy, że jeżeli już jesteś na tej liście, to na pewno do tego głosu się dostaniesz, bo tak jak było w przypadku ustawy kagańcowej ograniczającej niezawisłość sędziów, to dwa razy się zapisywałam do głosu, po czym przychodziła pani marszałek i mówiła, że w ogóle debata nie jest w tym temacie potrzebna i ona ucina debatę i te listy z naszymi głosami lądowały w koszu.
Słuchajcie, jest to takie w ogóle trochę uwłaczające, że poseł na Sejm, posłanka na Sejm, musi walczyć o ten głos w parlamencie, gdzie debata, gdzie rozmowa, gdzie mówienie, zadawanie pytań, myślę, powinno być istotą takiego Sejmu. No i to jest taka smutna konstatacja. Boli mnie to, że tak trudno jest ten głos dostać, ale, no ale walczę. Po prostu walczę. I w związku właśnie z tym zadawaniem pytań w sali sejmowej zrobiłam swój mały, prywatny ranking marszałków. Zdecydowanie w tym rankingu wygrywają panowie marszałkowie z PSL-u i z Lewicy. Naprawdę i jeden i drugi marszałek są przeuroczy. Na przykład marszałek z PSL-u mówi do nas panie posłanki, pozwala o chwilę przedłużyć czas, jeżeli jest jakieś ważne pytanie. Często przerywają też posłowie na sali, więc możemy dokończyć myśl. Nie jest tak, że 0-0 i koniec i wyłączony mikrofon. Z kolei marszałek Czarzasty ujął mnie tym, że jak na galerii pojawiają się wycieczki szkolne, to macha, przerywa obrady i mówi, a teraz machamy szkole podstawowej numer 12. To jest takie ludzkie, wiecie, taki od razu ten Sejm nabiera takiej normalności. Ale potem przychodzi marszałek Terlecki, jest najniżej w moim rankingu, I w ogóle nie ma żadnej dyskusji, po prostu jest 0-0, kończy się często, nawet jak było przerywane w trakcie, to wyłącza mikrofon, nawet nie uprzedza, że wyłącza mikrofon. Też pewnie nie wiecie, że jak się jest na tej mównicy, to nawet poseł nie słyszy, że ma wyłączony mikrofon. Ja na przykład jak zadałam pytanie i tam przekroczyłam dosłownie o 2 sekundy, to dopiero już na nagraniu zobaczyłam, że już miałam na te 2 sekundy wyłączony ten mikrofon. Więc no, marszałek Terlecki zdecydowanie jest najniżej w moim rankingu. Bardzo mi się też nie spodobało, że na przykład marszałek Gosiewska nie jest obiektywna w roli marszałkini. Po prostu ona robi coś takiego, że zdarzyło jej się komentować wypowiedzi posłów. Dla mnie, jeżeli siedzi za tym stołem prezydialnym, to jest w tym momencie arbitrem. Ona tam nie występuje jako posłanka PiSu, tylko jest po prostu arbitrem. I w momencie, kiedy nasz poseł z KO zadawał pytanie do ustawy budżetowej, skończył, zszedł, to ona powiedziała, ale myśmy nie podwyższyli wieku emerytalnego. A ona nie miała prawa tego powiedzieć. Jeżeli chciała to powiedzieć jako posłanka PiSu, bo ma takie zdanie, to powinna zapisać się do głosu, tak jak my, i wtedy odpowiedzieć temu posłowi, a nie z właśnie jako marszałkini wice, ale jednak tam zasiadając po prostu wyraża swoje prywatne opinie. Jeżeli coś narusza powagę Sejmu, to właśnie takie zachowania marszałek naruszają powagę Sejmu. A dlaczego mówię o tej powadze Sejmu? Mówię dlatego, ponieważ jak dobrze wiecie, ten ostatni miesiąc był bardzo ciężkim dla nas czasem, szczególnie właśnie to takie błyskawiczne procedowanie nad ustawą kagańcową, nową ustawą o sądach. I najpierw było tak, że moi znajomi z obywateli RP zostali, jeden kolega został wyniesiony z galerii, nawet nie zdążył pokazać transparentu, został wyniesiony przez Straż Marszałkowską, jak worek ziemniaków. Też w tej sprawie idzie pismo do szefa Straży Marszałkowskiej, dlaczego został tak potraktowany, mimo że w ogóle nie zagrażał, nie przerywał obradom. A potem już w trakcie, jak ograniczyli nam debatę, koleżanka moja posłanka Urszula Zielińska wstała z szalikiem Konstytucja w niemym proteście, bo tak jak wam powiedziałam, nie mieliśmy prawa głosu, nie było debaty. Ja dołączyłam do niej, bo uważałam, że taki jest obowiązek, że powinnyśmy stanąć razem z tym szalikiem. I wiecie, i mamy być ukarane, 50% pensji mają nam zabrać za to, że stoimy z szalikiem Konstytucja. I to jest naruszenie, i to zarzucają, że to jest naruszenie powagi Sejmu. Nie wygłaszanie opinii przez marszałków PiSu. Nie to, że z tym samym słowem Konstytucja zaraz po przegłosowaniu przez PiS haniebnej ustawy posłowie PiSu wstali i zaczęli krzyczeć Konstytucja. To było w ogóle coś, jeżeli coś mnie złamało podczas tamtych obrad, to właśnie był ten moment. Jak oni łamiąc tą Konstytucję wstali i zaczęli skandować słowo Konstytucja. I nikt im nic za to nie zrobił. Złego słowa nikt im nie powiedział. No, nie zawsze może być miło w takim naszym podsumowaniu ostatniego miesiąca. Przechodzimy do takich trochę rzeczy no, trochę pół żartem, pół serio, ale też uważam ważnych. Chciałabym wam powiedzieć, znowu wracamy do stołówki sejmowej.
jest z tym problem. Zamierzam też w ogóle napisać, to chyba trzeba do marszałkini Witek napisać w tej sprawie. A propos właśnie wegetariańskich posiłków, uważam, że jest to dyskryminacja osób, które nie jedzą mięsa i nie rozumiem, dlaczego jest tak, że obiad dwudaniowy z kompotem mięsny kosztuje 12 zł, a nie ma innego zestawu, który byłby bezmięsny. Co więcej, nawet już pomijając te 12 zł, bo wiem, że to jest po prostu śmieszna cena za dwudaniowy obiad, co więcej, nawet nie ma alternatywy, po prostu nie ma, wiecie, ja bym naprawdę się nie pogniewała, żeby był kotlet soczewicy, albo w ogóle fasolka bezmięsna po bretońsku, cokolwiek, co ma białko, tak? Pracuje się bardzo intensywnie i naprawdę jesteśmy w stanie zapewnić białko bezmięsne. Co więcej, ja nawet już nie każę ludziom nie jeść w ogóle mięsa, każdy ma jakąś tam swoją drogę, ale jedzenie codziennie schabowego jest po prostu niezdrowe, ja nie wiem, jak im się nie nudzi. Raz schabowy, raz mielony, raz dewolaj. No to naprawdę tak, aż by fajnie było, jakby co drugi dzień było coś bezmięsnego. Już pomijając w ogóle komfort zwierząt, emisje, jakie zwierzęta powodują i tak dalej, ale tak z takiego czysto zdroworozsądkowego punktu widzenia. No to tak. I co bym jeszcze Wam chciała opowiedzieć? A propos jeszcze stołówki, to trwa aukcja WOŚP-u. No, zszokowała mnie bardzo pozytywnie cena 7100 za obiad ze mną w stołówce sejmowej. Oczywiście jeszcze aukcja trwa chyba do poniedziałku, więc możecie jeszcze podbijać. I zapraszam, już nie mogę doczekać, kto zje ze mną ten obiad. I powiem Wam jeszcze a propos Sejmu, troszeczkę właśnie już tak bardzo organizacyjnie, tak jak Wam mówiłam w poprzednim odcinku, że w trakcie trwania posiedzenia plenarnego są też komisje. Ale i to już mnie się to nie podoba. Uważam, że tak nie powinno być, że to jest brak higieny pracy, że trzeba być w dwóch miejscach naraz. Ale mam taką w ogóle refleksję, że jak mamy dobrze procedować w ogóle ustawy, jak tworzyć polskie prawo, skoro my nawet nie możemy być na wszystkich debatach o tym prawie? Skoro ja, siedząc na Komisji Ochrony Środowiska, gdzie była bardzo ważna debata o uchwale w stanie kryzysu klimatycznego, oczywiście w pierwszym czytaniu odrzucona przez PiS, i pani Paluch na tej komisji mówiła, że rząd nie jest rozhisteryzowaną nastolatką, żeby się przejmować ociepleniem klimatycznym, ale siedzę tam, chcę się na tym skupić i nie mogę, bo lada moment muszę wracać na salę plenarną, która jest 3 budynki dalej i zadać pytanie odnośnie ustawy abonamentowej. I tak naprawdę nie mogę być ani na 100% na tej komisji, ani na 100% na tej sali plenarnej. Nie wiem, czy można coś z tym zrobić. Postaram się zorientować, czy takie pismo też można skierować do marszałek Witek o rozdzielenie jednak czasu na sali plenarnej od prac komisji. Ale uważam, że to by bardzo dobrze zrobiło polskiemu stanowieniu prawa i uważam, że to jest ważna rzecz. No to właściwie tak najważniejsze rzeczy to tyle. Jeszcze Wam takich już bardzo takich doraźnych rzeczy powiem, że też w sobotę byłam oczywiście na marszu 1000 Tług i było to takie pokrzepiające wydarzenie. Też każdy moment, w którym mam okazję spotkać się z Wami, jest taki dodający siły, nadziei. Czuję, że warto to robić, że warto walczyć. Bardzo fajny pomysł się też pojawił na tym marszu. Pan do mnie podszedł i poprosił, żeby złożyć pozew zbiorowy dla osób, które płacą abonament. Chcieliby złożyć pozew zbiorowy, że czują się oszukani i chcą zwrotu tego abonamentu, bo telewizja nie jest publiczna, ale jest propagandowa. Uważam, że świetny pomysł, chcę się tym zająć. Plany są takie, że już jutro będzie... Zaprosili mnie Zieloni na Kongres Zielonych we Wrocławiu w budynku Starej Giełdy. Mamy spotkanie z ludźmi, z wrocławianami, pewnie nie tylko, więc zapraszam o 19:30. Potem w poniedziałek mam dyżur poselski we Wrocławiu, to jest w budynku Tratwy przy ulicy Legnickiej. Też zapraszam, będę jeszcze o tym pisać w osobnym poście, ale już Was teraz tutaj uczulam, że będzie. Więc też możecie się zapisywać przez moją asystentkę. Zaprosili mnie sympatycy z Radomia, z Szamotu, ze Zgorzelca, więc planujemy już spotkania, więc jadę. No a może kolejnym miastem będzie Wasze miasto. Cały czas czekam, gdzie chcielibyście się ze mną spotkać. Jestem dla Was, chętnie przyjadę, gdzie tylko chcecie. No i mam nadzieję, że właśnie ostatnia już sprawa, bo wiem, że to długo trwa, to remont.
poległyśmy, nie dałyśmy rady wyremontować tego wielkiego biura, które było do naprawdę dużego remontu. Zmieniamy lokal na mniejszy, na dużo lepszym stanie, który tego remontu nie wymaga, wymaga tylko małego odświeżenia, więc od lutego na pewno będziemy mogli się spotkać przy ulicy Nowy Świat 41A, wejście od Tuwima, dokładny adres Wam podam, jak już go na 100% będziemy mieć. Z biurem było największe zawirowanie, ale już mam nadzieję, że wychodzimy na prostą. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Piszcie do mnie, jesteśmy w kontakcie. No i do zobaczenia w lepszej Polsce.